Cześć, z tej strony Tomasz, PHP Olsztyn. W dzisiejszym materiale chciałbym przedstawić Wam dobrą praktykę BHP, jaką zaobserwowałem na budowie. Dobra praktyka dotyczy ewidencji pracowników. Świetne narzędzie, które pozwoli Ci wiedzieć, ilu pracowników jest na budowie, ile godzin przepracowali Ci pracownicy. Oczywiście kod QR generuje program i później robimy z tego naklejkę, przyklejamy do hełmu, a resztę dowiecie się z materiału. Zapraszam do obejrzenia. To jest fajne, mówię jeszcze, jakby to było na bramie, że dobra, ma. Nie, tak jak oni wychodzą i wchodzą, tam by ktoś odbijał, to w ogóle... No. Już to zamknę. Zamknę, bo świeci czasem. Chodzisz. Odbijasz. Zaczynasz swoją pracę? Okej, no. I wtedy kończymy pracę? Jest koniec pracy. I tutaj masz filtrację. Możesz wybrać pracownika, czyli po prostu robotnika, kierownika, menadżera. My jesteśmy menadżerami, bo my to sprawdzamy. Administratora to ten, kto to zakładał, brygadzista, no to brygadzista i zarządczy, tak jak u nas w Kubasy, nie? To możesz sobie wszystko filtrować i ci wyskakują po prostu ludzie, odhaczasz sobie tych, co chcesz. Zarząd wyskakuje. Dobra, i wtedy co można zobaczyć, jak klikniecie w to? Jak klikniesz sobie tutaj, to masz prezent zarządu i możesz sobie tutaj wydrukować kartę QR właśnie w tym miejscu. To jest na przykład w raport jeszcze. A w raporty? Ewidencja czasu pracy. I tu się pojawia czas pracy tej osoby, która jest zalogowana. Że ja jestem zalogowana, to jestem już minuta. Weź okay. Na przykład nas 3-4. Jako menadżera i rozwin któregoś z nas. Dobra. I jak sobie rozwiniemy. W tym miesiącu przepracowałam już 2 dni pełne, czyli jakby jesteśmy 1 i 2 sierpnia. 2 dni, czyli przepracowałam 21:32, nie? Możesz tutaj sobie ustawić czas pracy. A tutaj można zobaczyć, czy ktoś ma badania? Można to wklepać. A tak tutaj? Nie wiem. Nie wiem, pewnie, bo to by było trzeba, wiem, że tam można dużo rzeczy pod siebie ustawić, no dobra, nie? Okay. Więc myślę, bo tam można notatki dawać, urlopy, wnioski urlopowe. I...